Siema. Kiedyś na tym kanale zrobiłem filmik, w którym oceniałem flagi chyba afrykańskie. No i stwierdziłem, że po prostu pooceniamy sobie ładność flag europejskich. Bo czemu nie? I dobra, tu nie ma co tu dużo mówić. Zaczynamy od Bułgarii. No i ta flaga Bułgarii jest po prostu bardzo prosta, aczkolwiek jest to kolor zielony, który występuje rzadko. Więc dałbym ten B tutaj. No prosta, ale za zielony. I mamy flagę Chorwacji. Powiem wam tak szczerze. Flaga Chorwacji jest bardzo ładna. Znaczy też jest prosta, ale ten herb w środku też wydaje mi się, że robi tu robotę. Cypr. Kontur państwa. Ale no wygląda też ładnie. To w miarę ładnie. Ale no kontur państwa to jest coś specjalnego. Czechy. Szczerze dałbym to też na B. Ładna. Flagi tutaj te duńskie z tymi krzyżami. Raczej tutaj bym dał zarówno tą, jak i tą. Finlandia, Estonia prosta flaga. Ale w sumie kolory są takie też rzadkie, to dajmy tu przecież ten czarny. Francja to raczej tu. Gruzja. I ta Gruzja też jest całkiem niezła, całkiem ciekawa z tymi więc tutaj. Flaga Unii Europejskiej, no. Flagę Unii Europejskiej, no. Raczej, no też na A, też ładna flaga. Niemcy, no prosta flaga, trzeba to udać. Prosta flaga i tyle. Grecja. Szczerze Grecję dałbym nawet na S, bo te flagi, wygląda to sztos. Węgry, no flaga jest za prosta. To samo Islandia, znaczy nie Islandia, tylko Irlandia i Włochy. Właśnie ta Islandia i właśnie te podwójne mi się właśnie podobają królewsko, więc dałbym tu. Kazachstan, raczej na A taka flaga, no też ładna, ale no nie ma nic więcej. Łotwa, no flaga prosta, to tu nie ma co mówić. Tak samo Litwa od razu dam i Luksemburg. Liechtenstein dałbym na B, bo ta korona coś tam robi. Albania dałbym nawet na A. To jest chyba Mołdawia, więc damy też na A, bo ten... No, damy tutaj. Malta. Ajajaj, co z tą Maltą zrobić? Czyli też na B. No, ten krzyżyk ładnie funkcjonuje. Flaga Monako, powiem wam szczerze, no to jest po prostu podróba Polski i tyle. Czarnogóra. No, Czarnogóra też uważam, że ma ładną flagę. Gdzie są te flagi? O. Ale dałem na A. Holandia, no ta flaga jest po prostu prosta. Macedonia, o ta flaga też mi się nawet podoba, ciekawa jest. Ale dobra, dajmy ją. Dajmy ją tu, ale damy ją jeszcze na S-kę. Dobra, Norwegia, szczerze, też będą na S-kę. O, bo te państwa nordyckie z tymi trzema kolorowymi flagami się podobało. Flaga Macedonii też jest bardzo ładna. Polska. No, też raczej prosta flaga, proste tłumaczenie, ale dam na B. To jest Andora. Andorę dam tu. No, tutaj też. Rosja. No, flaga prosta. To samo Rumunia. Portugalia. No może być, San Marino to samo, Słowacja i Słowenia to samo, Serbię dałbym nawet na A, Hiszpania flaga raczej na B, Szwecja, no pójdę tropem tych, Danii i Finlandii, Szwajcaria tak samo, chociaż tak flaga jest kwadratowa, to może to, Turcja, no dałbym chyba na B. Armenia. O, i Armenia to jest o tyle ciekawy przypadek, bo Armenia, mimo iż ta flaga jest prosta, to dałbym na S. Nie wiem czemu, ale ten żółty jakoś tak mi leży w tej fladze. Nie wiem czemu. Ta flaga mi się jakoś podoba. Flaga Ukrainy, o Boże, to ja bym ją dał szczerze na C. Wielka Brytania. To jest zbitek wszystkich tych flag, więc... Więc no, dajmy na A. To jest ciekawe.
Flaga Watykanu. No co, w sumie. Austria jest prosta. Belgia tak samo. Bośnia. O, Bośnia też jest nawet ładna. I dałbym ją na to A. Zostaje jeszcze Azerbejdżan i Białoruś. Białoruś dam, szczerze dam tu, ale za ten pasek z tyłu. A Azerbejdżan, no wydaje mi się, że to jest ten sam zabieg co przy Turcji, więc raczej na B. Więc no, tak to wyglądało. Ile jest esek? 5 esek jest. Grecja, Islandia, Norwegia, Macedonia, Armenia. No a jest. Raz, dwa, trzy. Chociaż, czy te flagi są ładniejsze od tamtych? Flaga Chorwacji jest naprawdę ładna, Albania tak samo. Nie, no dobra, to jak wygląda tutaj na B, no ładne, ale w miarę proste. Na C, no są takie typowo proste i takie średnie. Na D to jest po prostu powtarzany schemat, na F to jest po prostu podróba Polski dla mnie i tyle. To byłoby tyle, trzymajcie się, elo.